Wśród naszych dzisiejszych gości pan profesor Paweł Skibiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Polska 1918. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Marek Jurek, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski oraz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. No i właśnie, uczeń Wiesława Chrzanowskiego? Przyjaciel także? Nie, uczeń, przyjaciel chyba. I w końcu zostaliśmy rodziną, dlatego że to ojciec chrzestny mojej córki pierwszej. Więc pozostańmy przy tych formułach. No, na początku warto by coś powiedzieć o domu rodzinnym Wiesława Chrzanowskiego, bo on wielokrotnie wracał do swojego dzieciństwa i mówił o nim z wielką wdzięcznością, z poczuciem długu. Więc jaki to był dom? Kim byli rodzice? To był polski dom, bardzo zacznijmy od tego, że u Wiesława Chrzanowskiego w jego mieszkanku na Powiślu były dwa stare portrety. Stare, no i nie bardzo stare, dlatego że to nie były portrety senatorów z XVI czy z XVII wieku, ale to był portret pułkownika Dobka, który był adiutantem Kościuszki, oficerem insurekcji 1794 roku. I drugi portret jednego z Chrzanowskich, ale którego wartość polegała nie tylko na tym, że dawał twarz czasów, kiedy zdjęć było mało, ale to był portret trochę rozwalony, dlatego że on był pokuty bagnetami, ponieważ jak w ich mieszkaniu było, w ich domu wtedy, w dworku jego rodziny była rewizja w czasie i taki najazd w czasie powstania styczniowego, to portret jednego z jego przodków, no po prostu Moskale tam pokuli bagnetami. To jeżeli chodzi o przodków. No i druga rzecz to jest rodzice, to jest to bliższe pokolenie. Ojciec Wiesława Chrzanowskiego, profesor Chrzanowski, był profesorem Politechniki Warszawskiej, ale również ministrem w pierwszych rządach niepodległej Polski. Dwukrotnie. Dwukrotnie, a w rządzie Grabskiego w czasie tego, jak Sowieci zbliżali się do Warszawy, był ministrem, który podał się do dymisji, bo nie zgadzał się z umowami w SPA, które zakładały rezygnację Polski z ziem południowo wschodnich, mówił, że nie może tego firmować potem, no, ale był dla niego przede wszystkim wychowawcą. No, Wiesław wielokrotnie wracał do tego, że ojcu zawdzięcza formację moralną, intelektualną, religijną też, chociaż mówił, że ojciec w tych sprawach był bardzo dyskretny. No i mama, do której był ogromnie przywiązany, z którą przeżyli okupację i co jest bardzo ważne, o czym trzeba powiedzieć, no bo jak panowie powiedzieli, był powstańcem warszawskim, ale jego brat nie dożył powstania, bo był wiosną 1944 roku rozstrzelany. Obaj konspirowali z tym, że no, brat dostał się w ręce gestapo i został rozstrzelany. Również dalsza rodzina, jego szwagier to profesor Tymowski, jeden z doradców Solidarności, który sam w powstaniu stracił rękę. No i taka to była rodzina. Tak to wszystko wpływało i na formację, ale też, ja bym powiedział, na tą stronę egzystencjalną, no bo już jeżeli chodzi o brata, o szwagra, przeżycia mamy w czasie okupacji, to bardziej już była ta strona egzystencjalna niż ta formacyjna, którą zawdzięczał ojcu, czy jeszcze formacji intelektualnej. Panie profesorze, chciałem zapytać o krąg polityczny, czy nurt polityczny, z którego wywodził się ojciec Wiesława Chrzanowskiego. Jakie to było środowisko? To było środowisko Narodowej Demokracji oczywiście, to znaczy podobnie jak znaczna część, czy w tym pokoleniu większość wykształconych Polaków, oni sympatyzowali z obozem Romana Dmowskiego. Chrzanowski, mówię o Wiesławie Chrzanowskim juniorze, był jednak człowiekiem wychowanym w absolutnie w kręgu świata, no, tej wąskiej elity, najwęższej możliwej elity intelektualnej ówczesnej Polski, ale jednocześnie czuł się odpowiedzialny za całe społeczeństwo, za cały naród, bo tak był kształtowany przez, nie tylko przez ojca, przez całe środowisko tych aktywnych narodowych demokratów. On sam zresztą później już w czasie wojny wybierze właśnie tą drogę polityczną, wiążąc się z Organizacją Stronnictwa Narodowego, to znaczy z Młodzieżą Wszechpolską. Zobaczmy jeszcze, co o domu Wiesława Chrzanowskiego mówi jego biograf. Pierwszy okres życia Wiesława Chrzanowskiego
ja go zakreślam od 1923 roku, roku urodzin, do 1948 momentu aresztowania i uwięzienia. To jest czas, kiedy on się kształtuje jako człowiek, jako Polak też, co w jego wypadku jest szczególnie ważne, bo pochodził z rodziny o sympatiach endeckich, narodowych i ukształtował się jako narodowiec, zwolennik tej orientacji politycznej. Jak mówię, dom był endecki, umiarkowanie, i tam Wiesław Chrzanowski jako młody bardzo chłopiec już czytał bardzo poważne książki. O ile pamiętam, w wieku 15 lat przeczytał Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. To są resztki, że tak powiem, tego, co się stało u nas na wsi. Dwa fotele jeszcze po mojej babce, bo wszystko, co było w Warszawie, to oczywiście spłonęło. A tutaj resztki fotografii. Moja matka z okresu przedwojennego, mój ojciec, który był profesorem Politechniki Warszawskiej, rektorem w 1920 roku w Rządzie Obrony Narodowej, ministrem przemysłu i handlu. Czyli dom, który silnie zakorzenia w tradycji patriotycznej, niepodległościowej, który uczy jednocześnie jakiegoś osadzenia w społeczeństwie, nie odcina się w jakimś takim geście elitaryzmu, zupełnie pozbawionego kontaktu z masami ludowymi, który stara się unarodowić te masy, ale jednocześnie dom, który bardzo rozbudza intelektualnie. Czy wiemy coś o lekturach Wiesława Chrzanowskiego, które go w tamtym czasie ukształtowały? Znaczy, na studiach takim mistrzem intelektualnym dla Wiesława Chrzanowskiego przez jego profesora Henryka Piętkę to był Leon Petrażycki. I ja myślę, że ta formacja Petrażycki, wielki uczony, jeden z klasyków socjologii, czy uczony polsko-francusko-rosyjski, bo najdłuższą część to on w Petersburgu tam wykładał, twórca psychospołecznej koncepcji prawa, z której wyprowadzał taką zasadę, że właściwie prawo jest nie do zrozumienia bez poczucia prawa, które rodzi w społeczeństwie. To była koncepcja prawa jako części kultury. Stąd na przykład Wiesław, to bardzo wpłynęły jego poglądy polityczne moim zdaniem, bo on bardzo nas przekonywał w opozycji jeszcze, że stworzenie każdej instytucji, każdej stałej formy zachowań społecznych, na przykład stałego, regularnego obchodu, to jest już tworzenie instytucji. Tworzenie różnych form współpracy ludzi, to jest tworzenie instytucji. No i że tak życie narodowe działa. No oczywiście ideowo, no to tak jak słyszeliśmy, to byli ci pisarze narodowej demokracji, również Jan Ludwik Popławski, bo to co panowie mówili o tym. Wiesław Chrzanowski miał takie przekonanie, że właściwie cały układ tych stronnictw politycznych dwudziestolecia miał jeden główny temat. Tak jak do 18 roku tym głównym tematem było odzyskanie niepodległości, tak potem było stworzenie nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa demokratycznego. On uważał, że socjaliści, ludowcy i narodowa demokracja to były różne koncepcje demokratyzacji społeczeństwa, stworzenia tego społeczeństwa ogólnonarodowego. Stąd właściwie on bardzo wielką wagę przywiązywał też do Jana Ludwika Popławskiego, uważając, że Wiesław uważał, że śmierć Popławskiego w 1908 roku fatalnie zaciążyła na historii narodowej demokracji. Mianowicie uważał, że chociaż z całą pewnością ten starszy przyjaciel Dmowskiego by akceptował jego tą strategię prozachodnią i współpracy po stronie Rosji w czasie I wojny światowej, to mówi w każdym razie o wiele lepiej rozumiał sentymenty antyrosyjskie społeczeństwa jako człowiek tego jeszcze ocierający się o pokolenie to powstania styczniowego, no bo jako dziecko jeszcze to. On nie pamiętał, ale pamiętał te wspomnienia o wiele lepiej jak Dmowski, nawet Popławski. I po drugie, żeby to był ruch o wiele bardziej demokratyczny, bo pamiętajmy, że głos Jana Ludwika Popławskiego to było pismo, z którego w jakimś sensie te trzy ruchy, socjalistyczne, narodowy i ludowy, przynajmniej mają swojej genealogii. Więc to była druga rzecz. Jeżeli chodzi o literaturę, no Wiesław miał zawsze bardzo dużą wrażliwość i na naszą poezję narodową. Za najlepszą powieść o polityce w historii uważał gubernatora Roberta Pana Warrena.
Nie wiem, czy to jest, dla mnie to jest niezwykle ciekawa powieść o psychologii polityki, ale to Wiesław mi mówił w czasach, kiedy jeszcze byliśmy w opozycji, kiedy politykę uprawialiśmy inaczej niż potem w strukturach, ale uważał, że to jest najlepsza powieść o polityce, gubernator. Z tego, co tutaj już padło, widać w jakiś taki organiczny, naturalny sposób Wiesław Chrzanowski junior przejmuje zainteresowania polityczne i poglądy częściowo od swojego ojca. Wybucha wojna i zmienia się dramatycznie sytuacja Polski. Czy to powoduje jakąś zmianę w jego poglądach politycznych? Z kim wiąże się politycznie, ideowo młody Wiesław Chrzanowski w czasie wojny okupacji? Tylko pamiętajmy, że mówimy o bardzo młodym człowieku, to znaczy, jeżeli on się urodził w 23 roku, to znaczy, że 16 lat ma w momencie, kiedy wchodzi w... Ludzie szybko dojrzewali. Ludzie wtedy szybko dojrzewali, to z całą pewnością, natomiast chodzi o to, że to są jego pierwsze tak naprawdę wybory polityczne samodzielne i on wchodzi przez organizację Młodzież Wielkiej Polski, taką powiedzmy, dość dzisiaj byśmy powiedzieli, licealną organizację endecką, wchodzi do Młodzieży Wszechpolskiej i wchodzi do konspiracji narodowej, no, będąc żołnierzem potem Narodowej Organizacji Wojskowej, czyli tej części AK, która wywodziła się z Ruchu Narodowego. Wciąga go młodszy brat. Wciąga go młodszy brat, z którym on współpracuje. Brat zdaje się, że zaciążył na całej też drodze życiowej Wiesława Chrzanowskiego, bo Wiesław Chrzanowski postrzegał swoją aktywność publiczną po wojnie jako spłacanie długu dla zmarłego brata. Tak? I to jest... Powiedziałbym, że to jest rzadkie, chyba że wiemy o takich, a on o tym mówił otwarcie, to patrzę na pana Marka Jurka, ale wydaje mi się, że nie była to żadną tajemnicą, że on tak postrzegał jako pewne zobowiązanie osobiste też tą działalność. I w ramach tej konspiracji narodowej zajmuje takie stanowisko charakterystyczne dla tego pokolenia, bo ile to pokolenie młodych tuż przed wojną jest bardzo właśnie antydemokratyczne, bardzo takie, powiedziałbym, autorytarne, to ci, którzy dorastają w czasie wojny, są dużo bardziej bliscy temu światu pojęć właśnie, chciałoby się powiedzieć, ojca Chrzanowskiego, to znaczy oni pod wpływem tej agresji totalitarnej szukają jakichś rozwiązań znacznie bardziej demokratycznych, znacznie bardziej koncyliacyjnych względem innych nurtów polskiej sceny politycznej. Stąd obecność Narodowych Demokratów w tych wszystkich strukturach państwa podziemnego. Oczywiście z pewnymi własnymi zdaniami. Chrzanowski jakby reprezentuje tam najmłodsze pokolenie i bardzo szybko zyskuje, no zwłaszcza w okresie już po powstaniu warszawskim, zyskuje no pewne miejsce lidera, bo proszę pamiętać, że mówimy tutaj o środowisku, które zostało mocno przetrzebione po prostu przez zarówno okupanta niemieckiego, jak i wkraczających Sowietów. I Chrzanowski staje się, w 1945 roku on już jest pewnym liderem społecznym tego środowiska, przynajmniej w Warszawie. Przy czym ja mam uwagę, dlatego że Młodzież Wszechpolska to wszystko jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że dla Wiesława Chrzanowskiego, tak jak pamiętam nasze rozmowy, głównym odniesieniem w tamtych czasach, poza oczywiście no, konspiracją wojskową, chociaż on miał do wojska zawsze taki zdystansowany stosunek, chociaż się dobrze bił 2 tygodnie aż do ciężkiej rany w powstaniu warszawskim, ale głównym dla niego odniesieniem to było pismo Młoda Polska. On do tego bez przerwy wracał, czyli organ Młodzieży Wszechpolskiej. No, ja mam wrażenie, że to ukształtowało jego światopogląd. On mówi, że oni w tamtych czasach dyskutowali, że właściwie w redakcji były dwa skrzydła merytenistów i Brydiejewców, zwolenników Jacques'a Meritena, jego humanizmu integralnego i Nikołaja Brydiejewa i jego nowego średniowiecza. Oni dyskutowali o tym, jaki będzie ten świat po wojnie. Co charakterystyczne, bo i Bierdiajew, i Meritem uważali, że chrześcijaństwo musi być tym podmiotem kształtującym cywilizację. Dyskusja dotyczyła tego, w jaki sposób ono ma to ukształtować. I to, co mówił pan profesor, no ja całkowicie potwierdzam, chociaż moim zdaniem no, to jest zupełnie normalne, że brat jest kimś najbliższym, że śmierć brata jest no, przeżyciem nieporównywalnym, ale ja zawsze miałem wrażenie, że ten dług, który jest zasadniczy, to był dług wobec całego pokolenia, również wobec tych kolegów, którzy w powstaniu polegli. I on miał taką świadomość, że on przeżył i że musi
te poglądy, które oni wtedy wspólnie reprezentowali, a ściśle biorąc, bo poglądy nie w tym znaczeniu, jak można było mieć 10 lat wcześniej czy 40 lat później, czyli propozycje, ale te nadzieje, które oni reprezentowali w czasie wojny, nadzieje dla Polski, dla cywilizacji zachodniej w ogóle, że on musi je realizować po prostu, trudno, że oni zginęli, a on musi to... Trudno pominąć kwestię Powstania Warszawskiego. Jaki był stosunek Chrzanowskiego do powstania i jaką rolę w nim odegrał? No, był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej AK, odniósł ciężką ranę w walkach, w związku z tym trzeba powiedzieć, że realny, jego udział w walce był realny, a nie był, był żołnierzem po prostu. Natomiast to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że proszę pamiętać, że mówimy o środowisku, które nie chciało powstania. I dlaczego? Dlatego, że uważało, że pomysł, akowski pomysł na rozwiązanie polskich problemów politycznych poprzez wystąpienia powstańcze jest chybiony dwojako. Po pierwsze z zasady, to znaczy, że wystąpienie powstańcze bez odpowiedniego wsparcia polityczno-wojskowego jest skazane na niepowodzenie. To jest było pierwsze przekonanie. A drugie to była już kwestia doraźna, to znaczy obserwacja zachowania Sowietów na kresach wschodnich Rzeczypospolitej skłaniała ich do tego, żeby pominąć ten wątek. Tutaj akurat było to zadanie wspólne całego obozu narodowego, także tych ludzi, którzy do AK nie mieli nic wspólnego. Po prostu oni tego nie chcieli. Nie byli zresztą w tym tak bardzo osamotnieni, dlatego że, proszę pamiętać, że i w środowiskach chadeckich... Wódz naczelny nie chciał powstać. Tak, to znaczy Piłsudczyk, tak? To znaczy to nie było tylko kwestia tego, że byli to endecy, tak? To była kwestia znacznej części opinii publicznej w Polsce, która została po prostu zdezaktualizowana pewnym biegiem wypadków, poprzedzających powstanie i moment, przez ten moment powstańczy zostało to zanegowane. To znaczy wszyscy ci ludzie lądują w szeregach walczących i bardzo lojalnie realizują nie swój pomysł. Oni po prostu byli antykomunistami, to było kluczowe, że oni płacąc ogromną cenę za konspirację antyniemiecką, tą cenę, którą brat płacił i tak dalej, byli przekonani, że nadchodzi nowe i to trwałe zagrożenie dla niepodległości Polski, że musimy być przygotowani na odparcie tego. Wiesław mi mówił taką ciekawą rzecz. Potem znalazłem coś bardzo podobnego, mnie uderzyło. To szokujące zestawienie, mianowicie podobną rzecz znalazłem w łączonej biografii Hannah Arendt i Heideggera, gdzie ona w jednym z listów po wojnie pisze, że w Niemczech, ona była wtedy epizodycznie z tym związana, potem już nie, mówi, tylko syjoniści byli przygotowani na to, czym jest Hitler. Znaczy duchowo sobie wyobrażali, co to będzie, czego się spodziewać. I to samo mi Wiesław mówił o ich środowisku. Tylko my wiedzieliśmy, że z komunizmem trzeba będzie od początku walczyć. Ale nie wyznawał zasady, takiej NSZ-owskiej, mamy dwóch wrogów, prawda? Bo należał do tej części, która podporządkowała się armii. Wrogiem aktualnym były Niemcy, ale oni wychodzili z założenia, że walka o niepodległość musi być walką o całość Rzeczypospolitej. I no pamiętajmy, że jego ojciec w obronie Lwowa podał się do dymisji. I po drugie, że komunizm jest śmiertelnym zagrożeniem dla niepodległości, dla cywilizacji i że z nimi trzeba będzie walczyć. Dlatego on uważał, że rozładowywanie konspiracji nie jest rzeczą dobrą. No drugą rzeczą była odpowiedzialność za ludzi, bo dla mnie taką najbardziej robiącą wrażenie wspomnieniem powstańczym. No oczywiście Wiesław wspominał te gmachy, które zdobywali i tak dalej, ale wielokrotnie mówił o tym, że jest ogromnie wdzięczny swojemu dowódcy, który odmówił wykonania rozkazu, w którym w sposób pewny cały ich oddział by zginął. I miałem takie wrażenie, że on nie mówi o sobie, ale o kolegach i że ich dowódca, ich pluton zrobił dokładnie to, co groziło mu rozstrzelanie. Tak, co dowódca musi zrobić w sytuacji, kiedy widzi całkowicie nieracjonalny rozkaz. Ale to, o co pan zapytał o NSZ, otóż Wiesław był po wojnie. On o tym nie mówił, znowu powiedział mi o tym prywatnie. No, on miał nominację i był kapitanem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ale jednocześnie uważał, że konspirację trzeba wygaszać, bo że ta walka, którą prowadzą, będzie coraz bardziej kosztowna dla żołnierzy, brutalna w środkach i pozbawiona perspektywy politycznej. No to posłuchajmy, jak wyglądała konspiracja Wiesława Chrzanowskiego tuż po wojnie. W sumie w więzieniach spędziłem bez dwóch miesięcy 6 lat.
po Mokotowie, który był więzieniem śledczym, to więzienia centralne dla prawomocnie skazanych to były Wronki, tam byłem 3,5 roku, później jeszcze Rawicz. Wiesław Chrzanowski spędził wiele lat w więzieniu. Był skazany na 8 lat, wyszedł po 6 w 1954 roku. I ten moment rozpoczął w jego życiu okres takiej bardzo głębokiej marginalizacji, która była po trochu typowa dla ludzi, którzy sprzeciwili się władzy i spędzili jakąś część swojego życia w więzieniu z powodów politycznych wtedy, ale była głębsza niż w stosunku do niż to było w wypadku przeciętnego więźnia politycznego w PRL-u, dlatego że on jako narodowiec miałby podwójnie pod górkę. AK-owcy orientacji nienarodowej, PPS-owskiej, innej, zwykle jednak udawało im się znaleźć jakieś miejsce w życiu, jakieś zatrudnienie, czegoś dokonać zawodowo, jakoś się zrealizować, chociaż to piętno przez wiele lat, piętno zaplutego karła reakcji, jak mówiła władza, na nich ciążyło, ale jakby to było relatywizowane z czasem, po trochu zmywalne, można powiedzieć. W przypadku narodowców było gorzej, to piętno wydawało się niezmywalne, ono było trwałe i dziesięcioleciami ci ludzie byli na marginesie. Panie profesorze, z jaką formacją związał się Wiesław Chrzanowski po wojnie? On się związał z grupami chrześcijańsko-demokratycznymi, z którymi wiązał się nie dlatego, żeby sam był chrześcijańskim demokratą, nigdy się tak nie określał, natomiast dlatego, że była to formacja A, katolicka, B, działająca legalnie i tworzył, no przede wszystkim najważniejszym elementem tego było udział w tak zwanej kolumnie młodych w tygodniku warszawskim, zresztą czasopiśmie, które zostało brutalnie zlikwidowane w 1948 roku przez władzę słynnym procesem całego środowiska, gdzie nie rozróżniano, że tak powiem, niuansów środowiskowych, tylko wszyscy poszli do więzienia. Niewielu dzisiaj uczestników, czy ludzi, którzy nawet interesują się historią Polski, wie, co to był tak naprawdę tygodnik. Tygodnik warszawski był kierowany, stworzony został przez narodowców, ale bardzo szybko przejęty przez środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Jego naczelnym był wybitny polityk chrześcijańsko-demokratyczny i kapłan zarazem warszawski, to znaczy ksiądz Kaczyński. No nie bardzo było gdzie działać, tak, jeśli, więc to byli i tak ludzie najbliżsi. No ale kiedy myślimy dzisiaj o takich czasopismach katolickich tuż po wojnie, to raczej myślimy o tygodniku powszechnym. A czym się różnił? To był ten spór, tuż powojenny spór katolików, który tak naprawdę będzie się odbijał echem aż po 89 rok, tak na dobrą sprawę. To znaczy spór między tak zwanymi minimalistami i maksymalistami. To znaczy minimaliści to byli ludzie tygodnika powszechnego, zresztą bardzo różni, trzeba powiedzieć, to też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale to są ludzie, którzy mówili, my tak naprawdę nie mamy możliwości wpływu na rzeczywistość społeczno-polityczną, spróbujmy przetrwać i spróbujmy zaznaczyć swoje stanowisko przede wszystkim intelektualne. Natomiast maksymaliści, czyli ludzie między innymi związani z tygodnikiem warszawskim, oni mówili, nie, spróbujmy wypracować sobie pewną przestrzeń, mimo komunizmu, spróbujmy wypracować swoją przestrzeń polityczną. I rozumiem, że w tym zgadzał się z nimi Chrzanowski, to znaczy w tym podstawowym sporze był maksymalistą. No maksymalizm tak naprawdę skończył się w 1948 roku jako pewna opcja zorganizowana, intelektualno-polityczna. Skończył się tragedią środowiska tygodnika warszawskiego, które w całości zostało po prostu poddane procesowi i skazane na wieloletnie więzienie. Ale właśnie spróbujmy to uporządkować, bo to nie jest, że tak powiem, pierwsza odsiadka Wiesława Chrzanowskiego. Tak, to prawda. Po wojnie, to jest druga. Więc może właśnie uporządkujmy. Wojna się kończy, Wiesław Chrzanowski idzie do konspiracji i zostaje rozpracowany, trafia do więzienia. To jest rok 46. Jak toczą się dalej losy Wiesława Chrzanowskiego? Potem po śledztwie został zwolniony, zszedł znowu do podziemia, próbował wyjechać z kraju, został ponownie aresztowany. Podpisał wtedy zobowiązanie i się ujawnił i zszedł do konspiracji. Podpisał zobowiązanie, że nie będzie kontynuował działalności, ale zrobił to z jednego powodu, co zresztą i w książce Romana Graczyka, i w dokumentach
dzisiaj dostępnych jest jasne. On po prostu zorientował się, jak dużo jego organizacji wie UB i postanowił, że musi jak najszybciej o tym zawiadomić swojego dowódcę, pana Prusa Maczyńskiego. I dlatego mówię, no podpisując, że rezygnuje z działalności politycznej, on wyszedł z więzienia, zgłosił się do Prusa, przekazał całą dostępną informację, zszedł ponownie do podziemia, próbował wyjechać z kraju przez Cieszyn, to się nie udało, został aresztowany i dostał no, ponowny ten już duży wyrok za całe podziemie, po zresztą w bardzo okrutnym śledztwie. Był torturowany? Był torturowany w sposób okrutny, nie lubił o tym mówić, raczej od osób trzecich się dowiadywaliśmy jaki. A właśnie jeden ze śledczych, Herer, no tak, mówił, że ty nas oszukałeś, prawda? Znaczy tak, tym, tak. Za pierwszym razem, on kiedy podpisałeś, słyszał to był, rzecz gorszą. To była zdaniem, tak, rodzaj takiej zemsty. Tak, że dadzą w kość, on usłyszał rzecz gorszą. Tam na UB, no oczywiście to, ale druga, którą no, uważam, że trzeba zawsze powtarzać, to co usłyszał od oficera bezpieki, że my was nie tylko zniszczymy fizycznie, my was zniszczymy moralnie. No to Wiktor Herer właśnie. Tak, no i to była ta zasada no, procesów moskiewskich, że ofiara musi nie tylko zostać skutecznie o rzeczy musi najgorsze oskarżona. Zresztą warto przypomnieć, że proces Tygodnika Warszawskiego, potem w czasach stalinowskich publikowano takie książki ze stenogrami procesów, ukazał się pod tytułem Sojusznicy Gestapo. Dlatego, że no mówię, ludzi oskarżano o rzeczy najgorsze, jeszcze zmuszano do przyznania się do tego. Tak, no, ubierano, tam, przebierano ich no, w mundury tak, niemieckie. Ale to była ta zapowiedź, że my was zniszczymy moralnie. I to była ta istota komunizmu, który no, nie chciał wprowadzać. Jak poradził sobie Wiesław Chrzanowski z tymi przeżyciami więziennymi? Śledztwo było okrutne, no, zachował się dobrze. Natomiast no, ja mam wrażenie, tak jak pamiętam pana Wiesława, że właściwie do końca życia to była dla niego trauma. Nie taka, właśnie on o tym nie mówił. Raczej mówił o tych torturach jako o tym, co spotykały osoby trzecie i tak dalej. No to szkoda o tym mówić, ale mam wrażenie, że to w nim bardzo głęboko siedziało w tym sensie, że potem, kiedy w życiu spotkały go niesprawiedliwe oskarżenia, to takie mam uczucie, że miał takie poczucie, że człowiek, który tyle z siebie dał, musi jeszcze coś dostać i tak dalej. Bo mówię, bo on się ani tym nie chwalił, ani nie lubił o tym opowiadać. Raczej lubił humorystycznie opowiadać o więzieniu jako o miejscu, świetnym miejscu do formacji intelektualnej, gdzie można było spotkać najciekawszych ludzi, gdzie się można było uzupełnić wiedzę o historii, siedząc z ludźmi z innych kierunków politycznych i tak dalej. No i o traumie wolności, dlatego że on mówi, że w pewnym sensie łatwiej mu było siedzieć do 1954 roku, mówię, kiedy wyszedł na wolność z przekonaniem, że to jest dalszy ciąg tego, co robił przed więzieniem, to mówi nagle totalne poczucie pustki, wyjście w jakiś inny świat, jak lądowanie na Marsie. Po prostu ludzie, którzy się boją, przyjaciele, którzy zmieniają temat, właściwie nie wiadomo do kogo się odezwać i tak dalej. On wtedy odrzucił awanse Bolesława Piaseckiego, który był taki chętny do rzeczywiście materialnej opieki nad żołnierzami Armii Krajowej, którzy wychodzili, bo już tutaj abstrahując od dyskusji historycznej, na ile to było zadanie, na ile to była rola wybrana, no rzeczywiście materialnie opiekował się wielu ludźmi podziemia, którzy wychodzili i tak dalej, Paweł Jaszenica i ten, ale Wiesław Chrzanowski odrzucił te awanse, no uważając PAKS za organizację współpracującą z reżimem, no i nie chcąc się z tym wiązać, chcąc zachować postawę niezależną po prostu. No ale właśnie nie tylko awanse, jak to pan określił, Piaseckiego odrzucił, właściwie po październiku, kiedy wielu byłych hakowców włączało się w nurt tego normalnego życia, jak pisał Herbert, wesołego, różowego jak rzeźnia o poranku, Wiesław Chrzanowski
Chrzanowski zachowuje pewien dystans do tej rzeczywistości i co generalnie rzecz biorąc, co było powodem takiej postawy właśnie odmowy uczestniczenia w życiu politycznym, społecznym, z jego dorobkiem, z jego pozycją mógłby on zająć by tak tego, ważne miejsce. On by tak tego nie nazwał, myślę, no ale to, o czym pan powiedział, no cnota, no to co pan Kogito mówi o cnocie właśnie, że ona nie jest efektowna, że to nie była walka efektowna, to odbywanie przez 20 lat spotkań najpierw z młodzieżą, za każdym razem, kiedy ktoś był ciekaw historii, czy kiedy można było odbywać spotkania formacyjne, współpraca z prymasem, próba tworzenia takich jak Klub Start, paru rzeczywiście niezależnych, prawicowych organizacji tych popaździernikowych, no, które szybko padały, bo nie mogły działać. Pomoc dla młodzieży z tej konspirującej Ligi Narodowo-Demokratycznej, która tam się szybko doczekała procesu i tak dalej. W moim przekonaniu w tym okresie, znaczy jego strategia polityczna, gdyby to brać w kategoriach politycznych, to była po prostu, że to, co możemy efektywnie robić, to jest współpraca z Kościołem, przede wszystkim wspieranie prymasa w jego mobilizacji, w tej mobilizacji narodowej. W moim przekonaniu Kościół osobiście był jedyną instytucją, z którą on... No ale w takim razie... punktem oparcia. Panie profesorze, od kiedy zaczyna się współpraca Wiesława Chrzanowskiego z prymasem Wyszyńskim? On na pewno w latach 60. już Chrzanowski jest w kręgu kilkunastu najbliższych współpracowników świeckich prymasa. Na czym polegała? Opiniuje sprawy prawne przede wszystkim i to nie chodzi o konkretne przypadki jako jakiś prawnik aktywny, mecenas, tak, tylko jako człowiek, który ma analizować znaczenie społeczne rozwiązań prawnych PRL-u, ma analizować kwestie, no chciałoby się powiedzieć, quasi-polityczne, ale z perspektywy Kościoła, to znaczy z perspektywy roli prymasa. No i tutaj trzeba powiedzieć, że oni rzeczywiście się doskonale dogadują, bo mają jedno przekonanie, to znaczy, że podmiotem polityki w Polsce powinien być naród. On już przed wojną nabrał przekonania w zupełnie innych warunkach, bo przed wojną, kiedy komunizm był no daleko, że walka o duszę narodu z zagrożeniem komunistycznym rozegra się wśród robotników i że albo Kościół będzie potrafił mówić do ludzi o problemach społecznych i tak dalej, albo nie będzie dla komunizmu przeciwwagą. No i tutaj się w jakiś sposób spotkali. On tu odnalazł ten maksymalizm katolicki, że z komunizmem można prowadzić spór o zasady społeczne, ale o chrześcijańskie zasady społeczne. No, nie zapominajmy jednak, że nie był to oczywiście spór ideowy w pierwszym rzędzie, ponieważ to wszystko działo się w warunkach państwa, najpierw totalitarnego, a później takiego, półtotalitarnego albo autorytarnego. Służba Bezpieczeństwa nie zapominała także o Wiesławie Chrzanowskim. Zobaczmy felieton. Nie da się powiedzieć, że Wiesław Chrzanowski był świadomym tajnym współpracownikiem. Można powiedzieć tyle, że w roku 70, o ile pamiętam, drugim czy trzecim, zaczął się spotykać z oficerem SB, który go tam w jakiś sposób złowił, zaszantażował, przyciągnął i godził się na rozmowy. Tych rozmów było nie tak wiele, raz na kilka miesięcy, jedna w kawiarni. W czasie tych rozmów w gruncie rzeczy jego intencja była taka, jak się zdaje, żeby bronić tych swoich przyjaciół, narodowców, chrześcijańskich demokratów, te kręgi, bronić przed rozmaitymi zarzutami, podejrzeniami ze strony SB. Tymczasem SB zinterpretowała to w ten sposób jako jakby początek rzeczywistej roli donosiciela. Prawda? I tu chyba był błąd oficera prowadzącego, który nie musiał, ale według procedur, które obowiązywały wtedy, mógł to zinterpretować, tą chęć do rozmów jako gotowość do współpracy i został Wiesław Chrzanowski zarejestrowany jako tajny współpracownik. Więc rejestracja była faktem. Kryteria rejestracji wydaje się, że były trochę kwestią wolnej i nadmiernej interpretacji oficera, ale nie było tu fałszerstwa w takim sensie, że wzięto człowieka z ulicy i wpisano go jako agenta. Tym niemniej te rozmowy kolejne wykazywały, że delikwent, Chrzanowski w tym wypadku, nie zamierza się wywiązać z roli, jakiej oczekiwali od niego SBC. No i po około półtora roku
zrezygnowano. To wszystko owiane jest jakąś tajemnicą, a w każdym razie niejasnością. Na czym polegał ten epizod próby wciągnięcia Chrzanowskiego do współpracy z SB na początku lat 70? Na tym, że Wiesław Chrzanowski należał do tej... Ja nie lubię sortowania Polaków, ale można powiedzieć najlepszej części społeczeństwa, którą zajmowała się Służba Bezpieczeństwa. Znaczy, no o ile Służba Bezpieczeństwa zajmowała się rutynowo, no i to też jest część tej części społeczeństwa, duchowieństwem katolickim, i każdy proboszcz miał najścia na ogół pod przykrywką Urzędu do Spraw Wyznań, bo często ubecy się przedstawiali jako urzędnicy. O tyle, o ile chodzi o społeczeństwo świeckie, to była niewątpliwie ta najlepsza część. Mój przyjaciel Marian Piłka, który działał w latach 70. na Podlasiu wśród chłopów, mówi, że tam tak naprawdę inwigilacja dawnych żołnierzy podziemia Jakowskiego i Narodowego skończyła się w późnych latach 70., dopiero wtedy, kiedy bezpieka musiała się zająć regularną opozycją. I teraz bardzo dobrze, tak jak pan powiedział, mamy lata 60. No po prostu bezpieka zajmuje się, oprócz Kościoła, tą nieliczną grupą ludzi aktywnych społecznie, czy byłych kombatantów, no wzywa ich na przesłuchanie i tak dalej. No i błędem czy niebłędem Wiesława Chrzanowskiego, niech ocenia ten, kto był w podobnej sytuacji, był, że wtedy, kiedy próbując takiej fraternizacji czy czegoś, oficer bezpieki mówi, no to może następne spotkanie, to spotkajmy się może w kawiarni, no z panem się ciekawie rozmawia o sytuacji międzynarodowej, czy o, nie wiem, tam, czy o literaturze, to może porozmawiajmy w kawiarni, no i on się zgadza. To były czasy sprzed publikacji przez Kulturę Paryską broszury Obywatel i Służby Bezpieczeństwa, która dla mojego pokolenia była instruktażem, jak się zachować. Poza tym, pamiętajmy o drugiej różnicy między latami późnymi 70. i 60. To nie były czasy zorganizowanego, no może nie szerokiego, ale zorganizowanego i względnie szerokiego w pewnych środowiskach oporu. To były czasy po prostu izolowanej wierności jednostek. Także dla mnie cała sytuacja jest zupełnie kuriozalna. I wiecie panowie, no powiem otwarcie, no, że w moim przekonaniu w całej tej historii jest dużo takiego klasycznego resentymentu ludzi, którymi bezpieka się nie zajmowała, wobec tych, którymi się zajmowała. No przecież bezpieka nie zajmowała się sympatykami PZPR-u, nawet po 56 roku, no na tym polegał przełom październikowy z punktu widzenia historii komunizmu, że przestała zajmować się PZPR-em w ogóle. Do 56 UB zajmowało się nawet partią komunistyczną. Po 56 mieli się zająć tylko przeciwnikami systemu, no i się zajmowali. Jesteśmy w połowie lat 70. Jaki jest stosunek Wiesława Chrzanowskiego do rodzącej się już bardziej zorganizowanej opozycji demokratycznej? Powstaje KOR, powstaje ROPCIO, jest KPN, Ruch Młodej Polski. Jak w tym pejzażu odnajduje się Wiesław Chrzanowski? On jest mentorem Ruchu Młodej Polski, natomiast jest bardzo dużo zdystansowany do środowiska korowskiego i do wszystkich środowisk. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że to są ludzie jakby podwójnie nie budzący zaufania. To znaczy w pierwszym aspekcie nie budzący zaufania, ponieważ znaczna ich część jest osobami proweniencji post-PZPR-owskiej, czyli tak naprawdę są to ludzie, którzy wywodzą się z zupełnie niepolskich, że tak powiem, tradycji ideowych i przekładają te swoje korzenie ideowe na bieżącą politykę. I to jest jeden zarzut, ale drugi jest taki, że to są ludzie, którzy próbują, jakby to powiedzieć, ich sposób odbierania działań społecznych ma prowadzić do silnych przesileń politycznych. Dla Chrzanowskiego szansa na przejęcie władzy w Polsce nie istnieje, w związku z tym tego typu przesilenia są zawsze kosztem społeczności, ostatecznie kosztem narodu. W związku z tym z tego punktu widzenia on jest jakoś tam bardziej radykalny niż środowisko korowskie, a jednocześnie jest znacznie mniej radykalny w innych aspektach. Za chwilę pogłębimy ten temat, ale najpierw zobaczmy felieton. Wiesław Chrzanowski spotkał Aleksandra Hala na jednej z konferencji w Lublinie, na którą to z kolei konferencję zaprosił Hala ojciec Ludwik Wiśniewski. No i z zaskoczeniem zorientował się, że w Gdańsku, czyli mieście, które nie kojarzyło się z tradycyjnymi ośrodkami tradycji narodowej, zachowała się czy wytworzyła się grupa młodych ludzi, którzy są bardzo zainteresowani studiowaniem dzieł
Popławskiego, Dmowskiego, czyli tych wszystkich ojców założycieli Ruchu Narodowego. I wtedy Chrzanowski postanowił być takim patronem, przyglądał się, sekundował, radził, a przede wszystkim uczył młodopolaków pewnej kultury bycia, myślenia, którą potem będzie to środowisko odróżniać od innych grup, których niekiedy same spory odbywały się wewnątrz grupy bardzo ostro i w których takiej klasy i umiarkowania brakowało. Jan odrzucił ofertę uczestniczenia w obradach Okrągłego Stołu i kiedy dokonała się, a właściwie w trakcie dokonywania się tej wielkiej przemiany ustrojowej, politycznej, która następowała w roku 89, założył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Na czym zatem dokładnie polegał wpływ Wiesława Chrzanowskiego na Ruch Młodej Polski? No, przede wszystkim on był łącznikiem między starymi i nowymi czasy, bo ja poznałem profesora Chrzanowskiego krótko po Olku Halu. Oni rzeczywiście, tak jak Piotr Semka mówił, poznali na Kulu, na konferencji, potem w czasie pielgrzymki papieskiej w 79 roku. Olek nas zaprowadził tam na Powiśle. Mówię o moich przyjaciołach, Krzysztofie Nowaku, Piotrze Mireckim, który tam był na filmie. Zaprowadził nas do Wiesława Chrzanowskiego. No i mówię, no i pierwsze to było to, że on był tym świadkiem pokolenia wojennego właśnie, tego, które mówię, tam po wojnie okropnie to zaczęto nazywać pokoleniem Kolumbów. Wiadomo, no, Roman Bratny. Tak, tak. Jakby Bratny odkrył, że pokolenie akoskie dopłynęło do nowego świata i nauczyło się żyć wśród Indian. Dopłynęło do Indii, dopłynęło do Ameryki. Tak, i się nauczyło żyć wśród czerwonych. I to. Ale w czasie wojny mówiono pokolenie wojenne, po wojnie pokolenie akowskie. No i on był świadkiem tego pokolenia. Ale po drugie, że Wiesław Chrzanowski bardzo wzmocnił nasze intuicje i przekonania, zarówno ideowe, jak w kwestii strategii niepodległościowej, kwestii tego, jak po prostu prowadzić opór wobec komunizmu. Moja jedna uwaga do tego, co pan profesor mówił. Oczywiście Wiesław Chrzanowski był człowiekiem głęboko przekonanym, że potrzebny jest kierunek narodowo-chrześcijański, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że potrzebna jest prawica i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o opozycję po 76 roku, no on w ogóle był człowiekiem, który robił dużo dobrego prywatnie, a niespecjalnie o tym mówił, tak jak o swoich przeżyciach osobistych. On dawał pieniądze na robotników po 76 roku, na represjonowanych. I w tym sensie... Zajmował się prawem spółdzielczym. Tak, w tym sensie od początku z opozycją współpracował. Również nasz wybór, żeby brać udział w opozycji, uważał tej, która po 76 roku zaczęła działać jawnie, wydawać nielegalne dla władzy, a rewindykujące swoje prawo pisma i tak dalej. On ten wybór uważał za bardzo właściwy i rekomendował właśnie strategię obrony czynnej, którą wyprowadzał z doświadczeń walki Ligi Narodowej o niepodległość przed I wojną światową, że w sytuacji, w której nie mamy widoków, bo dopiero wielka zmiana geopolityczna, no taka jakim była I wojna światowa w 18 roku, czy załamanie się Związku Sowieckiego w czasie zimnej wojny w drugiej połowie lat 80., że wzmacnianie sił narodu musi polegać na rewindykacji kolejnych wolności, mobilizowaniu działań społecznych. On zawsze podkreślał, to nie powinny być działania w strukturach władzy. Dlatego te działania, które władza uważa za nielegalne czy na granicy nielegalności, to jest właściwa droga, mobilizowanie tej żywych sił społecznych. I to w jakiś sposób widział i w doświadczeniu prymasa Wyszyńskiego, i potem w tych działaniach podjętych przez opozycję. On uważał, że to jest droga właściwa, więc właściwie jego postawa wobec tej opozycji lewicowej to była postawa konieczności działań równoległych, niezależnych, ale równoległych, bo to nie było jakieś, były środowiska takie post- czy pseudo-endeckie, które uważały, że w ogóle niepodległość jest nierealna, że działalność opozycyjna jest szkodliwa i tak dalej. To w żadnym wypadku
przypadku. Chrzanowski reprezentował postawę przeciwną. On był współautorem Statutu Solidarności, od razu włączył się do pomocy. Był autorem Statutu Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uważał, że w ogóle nasze działania, te narodowo-niepodległościowe, muszą iść w nurcie opozycji. No, jest rok 80, wybucha Solidarność. Jaką odgrywa rolę Wiesław Chrzanowski podczas strajku sierpniowego? To znaczy, on jest przede wszystkim człowiekiem, który akceptuje ten wybuch społeczny i stara się też zrównoważyć, no, czy też spluralizować metodę oddziaływania na rodzący się ruch Solidarności ze strony ekspertów. To znaczy, nie zostawić pola wyłącznie takim osobom, z którymi się nie zgadzał, jak Tadeusz Mazowiecki. Dostaje się do stoczni, że tak powiem, z inicjatywy episkopatu, czy bezpośrednio prymasa. Chrzanowski niewątpliwie jest człowiekiem zaufania Kościoła. To nie ulega wątpliwości, zresztą przez całe lata 80. W jakimś sensie będzie człowiekiem zaufania Kościoła. A no właśnie, jak to wygląda po stanie wojennym, czy w stanie wojennym i w późniejszych latach 80. On jest zwolennikiem, trzeba powiedzieć, do bardzo kontrowersyjnego wyboru, choć wówczas nie aż tak egzotycznego. To znaczy, on jednak uważa, że zwłaszcza gdzieś tam po 83 roku, że Solidarność wyczerpała swoje możliwości. Nie wierzy w reaktywację? Nie wierzy w reaktywację także w tym znaczeniu, że nie wierzy w reaktywację takiego gigantycznego ruchu społecznego, a poza tym zdaje sobie sprawę z podziałów politycznych w środowiskach Solidarności i on traktuje to jako pewne dobro, tak? To znaczy, że po prostu są różne środowiska, różne recepty i trzeba też dyskutować między sobą. Natomiast trzeba powiedzieć, że on w jakimś sensie będzie wspierał raczej taką wrażliwość, jaką reprezentował potem w tym akurat zakresie prymas Glemp. To znaczy, że tworzymy środowiska chrześcijańsko-narodowe trochę obok. To nie zostało do końca wyartykułowane, ponieważ w 87 roku Jan Paweł II po prostu zanegował tą drogę. To znaczy, on powiedział, że konieczna jest, znaczy dał znać, że konieczna jest reaktywacja Solidarności, żeby mówić o powrocie do wolności. W związku z tym wszyscy się troszkę z tego wycofali, ale to był taki eksperyment, który tam się krystalizował wokół Episkopatu Polski. Jednocześnie proszę pamiętać, że on nie uczestniczył tak aktywnie w takich przedsięwzięciach jak Rada Społeczna, czy Przemysłowska Rada Społeczna, której Chrzanowski nie zasiada ani w pierwszej, ani w drugiej kadencji, mimo że prawdopodobnie byłby naturalnym członkiem tej rady, natomiast zasiada tam Hall natomiast w drugiej kadencji. Mamy rok 89, upada w Polsce komunizm. Czy Wiesław Chrzanowski miał propozycję wejścia do Komitetu Obywatelskiego i jaki miał stosunek w ogóle do tego historycznego kompromisu okrągłego stołowego? On szczególnie w wyborach uważał cały czas, że ta strategia, o której pan profesor mówił w kontekście Solidarności i tak dalej, że ta próba traktowania wyłącznie, znaczy niedostrzegania opozycji, sprowadzania opozycji do Solidarności i tak dalej, jest próbą wyciszenia opinii publicznej czy kontroli nad tym wielkim poruszeniem społecznym przez ten krąg kierowniczy, wtedy symbolicznie obejmujący tam od Tadeusza Mazowieckiego przez Jacka Kuronia do profesora Gieremka. I że to nie służy odtworzeniu opinii publicznej w jej całości. Niewątpliwie konsultował Olka Halla, był w gronie tych ludzi takich jak w tym szerokim froncie, takich jak Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Hall czy on, którzy uważali, że nie należy autoryzować tych list proponowanych przez Obywatelski Komitet Solidarności, dlatego że są to listy w jakiś sposób politycznie kontrolowane, pomijające istotną część opozycji. No, podobną postawę, nawet bardziej radykalnie, to wyrażali wtedy mecenas Siłanowicki, czy Antoni Macierewicz, czy mój przyjaciel Marian Piłka i spore grono ludzi, którzy uważali,
że w ten sposób społeczeństwo nie uzyskuje pełnej reprezentacji. Czy dlatego powstał ZHN, właśnie z dążenia do odbudowy normalnego życia demokratycznego? To już jest trochę inna. Historia toczyła się bardzo szybko, więc to jest szybko, ale następny etap, dlatego że ZHN powstał zaraz po trzy miesiące po wyborach kontraktowych. Tutaj należy wyjaśnić samą zasadę. Wiesław Szanowski absolutnie akceptował konieczność rozmów o ustępstwach, skłaniania władzy do ustępstw, tylko uważał, że stroną tych rozmów powinno być całe społeczeństwo, bez w jego, no, również opinia katolicka mająca swoją reprezentację, a nie grupa ludzi, która powołując się na przykład na Według Geremka i Kurodnia Komitet Obywatelski ma reprezentować całe społeczeństwo. No więc społeczeństwo reprezentowane przez swoje elity miało być elitą elit. Ale Chrzanowski twierdził po prostu, że Geremek i Kuroń z całym bagażem światopoglądowym, jaki niosą ze sobą, przypominam, że Bronisław Geremek był aktywnym, przez dłuższy czas aktywnym wolnomularzem, Kuroń miał za sobą działalność w Czerwonym Harcerstwie. No to nie są rzeczy, które pozostają bez formacyjnego wpływu na tych ludzi. No ale w pewnym sensie, tak jak pan powiedział, no było reprezentacją, bo najlepszym epilogiem tej sprawy jest to, że w samym Obywatelskim Klubie Parlamentarnym już po mniej więcej roku, no ta grupa lewicowa znalazła się w mniejszości. Przewodniczącym klubu został Mieczysław Gil. Cała ta grupa lewicowa odeszła, założyła Unię Demokratyczną z osobną reprezentacją parlamentarną i wtedy, kiedy my walczyliśmy o przyspieszenie wyborów parlamentarnych już wolnych, oni uważali, że należy je opóźnić, przeciągnąć poza wybory prezydenckie i tak dalej. Także problem był bardzo realny. To nie był problem wyjaśniony, tylko wymyślony, tylko niereprezentatywność tej grupy kierowniczej została potwierdzona nawet w samej reprezentacji Solidarności wybranej, no jednak w sposób, który no podlegał arbitralnej. Podlegał pewnej kontroli. No, no to zobaczmy, jak inni świadkowie historii opisują tamten czas. Wiesław Chrzanowski, myślę, że nie tylko z uwagi na swój życiorys i nie tylko z uwagi na doświadczenie zdławienia możliwości działalności politycznej przez komunizm, który był udziałem bardzo wielu, często wybitnych Polaków, był przekonany, że polityka musi być osadzona w znacznie szerszym kontekście społecznym, szerszym kontekście wartości, że nie może być tylko i wyłącznie grą o władzę. To jest dylemat, który stoi przed każdą demokracją. Jak dalece, do czego służą partie, w jaki sposób powinny być organizowane, to się dzieje trochę poza nami. Dzieje się również z uwagi na to, w jaki sposób media, jakie narzędzia dają opinii publicznej media, w jaki sposób się komunikujemy. Ale z całą pewnością Wiesław Chrzanowski wierzył w to, że polityka musi wyrastać z podglebia kulturowego, społecznego, podglebia wartości, że nie może być polityka nie może być oderwana od wspólnoty. W tym sensie przywiązywał wagę nie tylko do tego, co jest przymiotem każdego lidera partii politycznej, ale również do tego znacznie szerszego kontekstu. Czasami można było odnieść wrażenie, że ten szerszy kontekst społeczny, kontekst wartości przykuwa jego uwagę znacznie silniej niż gra parlamentarna. Czyli przypomnijmy, kilka miesięcy po wyborach czerwcowych powstaje ZHN. Jak to zostaje odebrane, fakt powołania ZHN? Wiesław zaprosił nas do domu, nie wiem, mnie chyba Piotra Mieleckiego, czy innych kolegów. I panowie, no słuchajcie, ja zakładam partię, czy chcecie w tym brać udział? No mówimy, no oczywiście, no jak najbardziej. Zaprosił tam szersze grono, bo Antka Macierewicza, Jurka Kropywnickiego, jeżeli chodzi o działacze Solidarności z Sejmu Kontraktowego, już Janka Upuszańskiego, Stefana Niesiołowskiego. Mówię, no to było grono dosyć szerokie i ja myślę, że minister Szymański mówił o tej demokratycznej funkcji ZHN-u. Ja może tak, żeby sprowadzić rzecz do konkretu, no powiedziałbym, że o wiele ważniejsze dla mnie było to w ciągu tych pierwszych 4 lat. Oczywiście, no, że my budowaliśmy ten przełom, nie zgodziliśmy się na demokrację bezpartyjną, pokazaliśmy, że musi być prawica, ale przede wszystkim w ciągu tych 4 lat te podstawowe instytucje, które nadawały odradzającej się Polsce charakter państwa osadzonego w kulturze chrześcijańskiej, znaczy mówię o ochronie życia, o konkordacie, o przywróceniu katechizacji szkolnej, byłyby prawdopodobnie
W każdym razie w komplecie niemożliwe bez zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego i to w znaczeniu podwójnym. I jako inicjatora, ale również jako takiego amortyzatora agresji, bo to wtedy dla nas była dość gorzka wolność, bo nagle się okazało, że te poglądy, które nas motywowały w opozycji, dla których szliśmy do opozycji, dla których byliśmy represjonowani i tak dalej, spotykają się z ogromną agresją. No, no właśnie, tylko ze strony nieurbana, ale nawet... To jest ten punkt, o który chciałem zapytać kolegów, w dalszym którzy ciągu. Byli w części jak opozycji. Powstanie ZHN-u, jego program, jego aktywność zostaje odebrana przez OKP, przez resztę także inne, te pozostałe segmenty opozycji demokratycznej. No, proszę pamiętać, że ZHN jest usytuowany wtedy, nazwijmy to, na skrajnej prawicy tego obozu postsolidarnościowego. No i powiedziałem tak, że staje się też kulturową taką, takim emblematem klerykalizmu i nacjonalizmu, w których bije przede wszystkim bardzo konsekwentnie biją środowiska związane z, no, z ROAD-em, z później Unią Demokratyczną, które traktują ZHN jako pewien taki straszak. Jednocześnie po kryzysie, że tak powiem, teczkowym, wchodząc płynnie w sojusz parlamentarny. To jest pewne, ja szczerze mówiąc do tej pory nie rozumiem, jak można było z jednej strony diabolizować swojego przyszłego partnera, a potem korzystać ze wsparcia parlamentarnego. To było coś, ale czego... To jest nie do końca ścisłe, ale to warto tą historię opowiedzieć. Dlatego rzeczywiście, tak jak mówię, no to podstawowe instytucje powstają dzięki nam. Z drugiej strony no pierwszy rząd po wolnych wyborach, rząd Jana Olszewskiego, powstaje również dzięki nam. No Wiesław Chrzanowski jest promotorem. Pamiętajmy, że wtedy w 1991 roku Lech Wałęsa jest niechętny tej kandydaturze. To jest kandydatura uzgodniona w obozie, który popierał Lecha Wałęsę, że po wyborach to będzie premier Olszewski, a prezydent Wałęsa zaczyna kluczyć. No wtedy tam mówi, dam wam zagadkę na Boże Narodzenie, czy chcecie mieć rząd szybko, a wybory późno, czy nie chcecie rząd szybki, a wybory późniejsze, czy chcecie mieć... Zaczynają się dziać niedobre rzeczy. Zarówno sam profesor Chrzanowski, jak i ZHN, inne ugrupowania tego naszego obozu, który wygrał z tym obozem liberalnym wybory prezydenckie, mówimy twardo, nie, to powinien być Olszewski. Olszewski zostaje premierem. Po pół roku upada, my bronimy premiera Olszewskiego i przez miesiąc istnieje rzeczywiście widmo zawiązania koalicji, w której już wtedy w 1992 roku postkomuniści obejmą władzę wspólnie z Unią Demokratyczną i tak dalej. Przez ten miesiąc Chrzanowski odmawia wszelkich rozmów, mówimy, taka koalicja jest wykluczona i tak dalej, czekamy na... W końcu my proponujemy, że możemy zawrzeć kompromis, zgodzić się na szeroką koalicję pod warunkiem, że to będzie akceptowalny premier. No i tym premierem zostaje pani premier i ambasador później Suchocka. Jako kandydat no, dla nas wiarygodny, jako partner. I w tym sensie, mówię, to jest znowu duży sukces Wiesława Chrzanowskiego, bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi na przykład o ochronę życia, to dopiero w warunkach tej szerokiej koalicji antykomunistycznej było możliwe przeprowadzenie tej sprawy, która była odpychana w okresie gabinetu Olszewskiego, a przeprowadzenie stało się możliwe w okresie gabinetu Suchockiej. Także tak przebiegała ta historia. Ona na pewno była trudna, ona paradoksalnie była trudna i dla lewej strony tej koalicji, dla prawej strony, bo akurat no, Wiesław miał często pretensje do Janka Opuszańskiego i do mnie, że kontestujemy politykę tego rządu jako pod wielu względy no, niewystarczającą czy blokującą naszą inicjatywę polityczną, ale z perspektywy czasu uważam, że po pierwsze to był rząd, w okresie którego zrobiono ważne rzeczy, a po drugie, które efektywnie, jak się potem okazało, blokował dojście komunistów do władzy, bo kiedy powstaje taka bardzo dziwna koalicja, w której jest i Lech Wałęsa, i komuniści, ale z drugiej strony Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego, które chce przyspieszonych wyborów, które chce rozwalania tego rządu. I kiedy marszałek Sejmu, czyli Wiesław Chrzanowski, jest konsultowany wtedy, to był wymóg konstytucyjny, czy uważa rozwiązanie Sejmu przez prezydenta za rzecz dobrą. On pisze do Lecha Wałęsy
list oficjalny, to jest bardzo ważny dokument zresztą, gdzie mówi panie prezydencie, jeżeli zdecyduje się pan rozwiązać Sejm w tym momencie, naraża pan Polskę na objęcie władzy przez postkomunistów. No i tak niestety, wbrew jego sugestiom się stało. Ta dziwaczna koalicja, która wtedy powstała, jeszcze chyba bardziej dziwaczna niż ta, która odwoływała rząd premiera Olszewskiego, no niestety doprowadza do tej katastrofy, która nie oznaczała wcale tylko tego, że komuniści objęli władzę, ale oznaczała i po roku, i po trzech latach uchylenie na rok ochrony życia i konstytucję uchwalaną bez udziału reprezentacji dużej części społeczeństwa i ekstremalnie liberalny kodeks karny i przejęcie wpływu na media publiczne na prawie dekadę. Chrzanowski przed tym wszystkim ostrzegał i być może no, wielu ludzi o to dzisiaj ma do niego pretensje, że miał rację, bo to niedobrze mieć czasami rację. Na koniec wyłania się portret Wiesława Chrzanowskiego, mam wrażenie, z pozoru paradoksalny. Patron politycznej zmiany, ale jednocześnie człowiek, który głęboko zakorzenia nas w nasze polityczne tradycje. Warto sięgnąć do tego portretu i odczytać wszystkie znaczenia, które on niesie, bo chyba dzisiaj nie dość pamiętamy o Wiesławie Chrzanowskim. Można by powiedzieć, zażartować, nawiązując do tego, co pan powiedział, bierzmy przykład z Mike'a Pence'a i czytajmy Wiesława Chrzanowskiego. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy za tydzień.